na nowej płycie są dwie piosenki po polsku, Byle jak i nie chcę. I podoba mi się to. W sensie jest to wyzwanie dla mnie ogromne, ale myślę, że będę je w jakiś tam sposób kontynuować, to pisanie w języku polskim też. Natomiast już niedługo kolejny singiel, 1 września. Zresztą też piosenka, która została wykorzystana tutaj w reklamie Monkey Business, 1 września, premiera teledysku. No i później kolejne, jest dużo planów, mamy bardzo dużo piosenek w tym roku do wypuszczenia i ja jestem bardzo podekscytowana. Ciężko powiedzieć, o czym opowiada piosenka, ponieważ piosenka jest żartem w zasadzie muzycznym. Nosi tytuł Monkey Business. Nie chcę za dużo zdradzać się po teledysku, bo wolałabym, żebyście po prostu poświęcili te 3 minuty na nie opowiadanie moje o teledysku, a na obejrzenie go, jak już będzie. Na razie mamy na pewno 2 single w języku angielskim, kłamie, 3 single. 2 z płyty, 1 już nie z płyty, więc dużo mocno pracuję nad materiałem. A te piosenki polskie zobaczymy. W wielu miejscach w Polsce cały czas koncertujemy. Ale zapraszam, 31 sierpnia jest też zlot fanów organizowany tutaj w Warszawie, na którym właśnie przedpremierowo, tylko dla tych osób, które przyjdą na zlot, premiera teledysku Monkey Business. No i zagramy koncert, zagramy wszystkie piosenki, których nigdy nie gramy. Więc to myślę będzie fajne przeżycie i dla nas, i dla słuchaczy.